Za chwilę dowiesz się, co w darmowych noclegach nie jest takie, jak się wydaje. A także, co bym chciała wiedzieć wcześniej na temat podróżowania po Europie? I jakie naprawdę jest spanie u obcych ludzi na kanapie? Czy idąc na głodnego po mieście, gdy widzisz potykacz na ulicy, który zachęca danie dnia albo menu dnia, to czy wchodzisz do takiego miejsca ze smaczkiem na zjedzenie czegoś świeżego? Ja bardzo długo tak właśnie myślałam, że w taki sposób to działa i wybierałam zawsze takie danie dnia. Ale teraz dużo bardziej przyglądam się restauracjom, do których wchodzę. Dlatego, że od znajomych pracujących w różnych restauracjach w Europie dowiedziałam się, że danie dnia jest zazwyczaj przygotowane z produktów, które są już na wydanie. Czyli rzeczy takich nie pierwszej świeżości. Jaki z tego morał? Ano, nie zawsze jest tak, jak nam się wydaje. A co do restauracji, to wybieram teraz knajpki, gdzie stołują się przede wszystkim lokalni, albo miejsce specjalizujące się w jednym krótkim menu. Zgłodniałam już, dlatego z restauracji wybierzmy się na kanapę. Słyszeliście o takim portalu, gdzie ludzie oferują spanie u siebie w domu za darmo? Wow. Czy to naprawdę tak wygląda? Opowiem Ci o moich 4 latach podróży z couchsurfing. Co to jest ten couchsurfing? To jest właśnie to spanie na kanapie. Couch to po angielsku kanapa. Bardzo podoba mi się motto couchsurfingu, mówiące: masz przyjaciół na całym świecie, tylko że jeszcze ich nie spotkałeś. Albo tylko że jeszcze ich nie poznałaś. Tak też można byłoby to przetłumaczyć. I ja w zupełności zgadzam się z tym i już na początku powiem Wam, że z mojej strony jak najbardziej polecam tego typu zwiedzanie, pod warunkiem, że przestrzega się kilku bardzo ważnych zasad, o których nie wszyscy wspominają. Dlatego zachęcam Cię do wysłuchania do końca. Witaj w 23. odcinku podcastu Podróże poniżej pasa. Rozsiądź się wygodnie. To jedyne takie linie, w których pasy się rozpina, żeby odlecieć. Będziemy w tym sezonie rozmawiać przede wszystkim o trikach na tanie podróżowanie. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zapraszam Cię również na Instagram, gdzie dzielę się filmikami i zdjęciami z podróży. Okej. Zacznijmy od tego, kogo znajdziemy na couchsurfing. Znajdziemy tam 3 rodzaje profili, czyli profile hosta, gospodarza po naszemu, czyli osoby, która oferuje nocleg u siebie w domu. I uwaga, to nie zawsze jest kanapa w salonie, bo mi, szczerze powiedziawszy, nigdy nie zdarzyło się spać na kanapie. Zazwyczaj wybieram takie osoby, które oferują prywatny pokój, a zdarzają się i takie, które oferują prywatne mieszkania. W profilu hosta znajdziecie wszystkie informacje o nim, o jego miejscu zamieszkania, o tym, jak tam dojechać. Znajdziecie też często zdjęcia miejsca do spania, które oferuje. Kolejnym profilem jest profil surfera, czyli osoby, która podróżuje i szuka darmowego noclegu. Czy darmowego? Opowiem w dalszej części.
Ostatni profil to profil tak zwanego pilota, czyli osoby, która nie może sobie pozwolić na przenocowanie kogoś u siebie w domu, ale jest zainteresowana spotykaniem się z podróżnikami i oprowadzaniem ich po swoim mieście, czyli pilotowaniu. Jak wygląda rejestracja? Można zrobić to za pośrednictwem Facebooka, zweryfikować swoją tożsamość za pośrednictwem Facebooka. Ja skorzystałam z opcji weryfikacji poprzez e-mail i jako formę weryfikacji wybrałam płatność. Od zeszłego roku niestety ta płatność wzrosła ze względów na pandemię i teraz wynosi $60. To jest jednorazowa opłata. Są też opłaty, można wybrać też opłaty miesięczne $2,5 albo roczne $15. Poza tym nie ma żadnych opłat, jeżeli chodzi o korzystanie z samego serwisu. Jeśli nie chcesz się weryfikować za pomocą płatności, możesz to zrobić poprzez podanie numeru telefonu, na który otrzymasz kod weryfikacyjny, bądź też podanie numeru dowodu. Kolejny krok to oczywiście wypełnić swój profil. Dodać piękne zdjęcie profilowe, uśmiechnięte. Można dodać też inne zdjęcia i dodatkowo opisy, gdzie zdjęcia były zrobione. Wypełnia się informacje o sobie. Wiek, miejsce zamieszkania, zainteresowania, ulubione filmy, ulubioną muzykę. Jest mnóstwo kategorii. Uzupełniasz tylko te, które chcesz. Oczywiście polecam uzupełnić jak najwięcej. Jest też rubryka, w której piszemy, dlaczego jesteśmy na Couchsurfing. I tam sam serwis proponuje odpowiedzi na kilka pytań, ale też można opisać to własnymi słowami. A jeszcze jedna super kategoria. Jaka była najbardziej zwariowana rzecz, jaką się zrobiło w życiu? Ta mi się bardzo podoba, zawsze lubię ją czytać. Na tym etapie masz do wyboru dwie opcje. Możesz zaplanować swoją podróż, wybierając miasta albo państwa, określając daty i ustawić to jako podróż publiczną. I wtedy osoby z tych miast zobaczą, że ty przyjeżdżasz i jesteś zainteresowany noclegiem i wtedy same mogą się do ciebie odezwać. Drugą opcją jest wysyłanie listów, prywatnych wiadomości do hostów z prośbą o przenocowanie. Jak zawsze korzystam z tej metody i opowiem Wam teraz, jak napisać taki list, bo to jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim nie stosować metody kopiuj-wklej. To da się od razu wyczuć i ludzie nie odpisują na takie wiadomości. Ważne jest, żeby przeczytać dokładnie profil osoby, znaleźć wspólne zainteresowania, napisać, skąd się podróżuje, napisać coś fajnego o sobie, napisać, co Was łączy i na przykład zaproponować jakieś wspólne spędzanie czasu. Ja na przykład oferuję lekcje jogi albo wspólne śpiewanie, albo gotowanie. Jeszcze raz powtórzę, że bardzo ważne jest przeczytać cały profil hosta, wszystkie rubryki. Dlatego, że tu taki bardzo ważny trik. Wielu użytkowników stosuje metodę na sprawdzenie, czy przeczytałeś wcześniej ich profil. Mianowicie ukrywają w tekście jakieś słowo klucz i piszą, że w tytule wiadomości trzeba podać to słowo albo podać tą liczbę. I jeżeli nie przeczyta się całego profilu, no to nie wie się o tym sekrecie. I takie osoby, wiadomo, nawet nie otwierają takich wiadomości, bo to jest brak szacunku. Także jeżeli chcecie u kogoś spać, to bardzo polecam przede wszystkim przeczytać cały profil i napisać piękną, prywatną wiadomość. Jakie są zalety couchsurfingu? Jakie są zalety spania u kogoś obcego w domu? Ano, jest mnóstwo. Po pierwsze, to jest unikalny nocleg. Niepowtarzalny. Nigdy drugi taki się nie wydarzy dla nikogo. Hości zazwyczaj przygotowują jakieś niespodzianki dla swoich gości. Zawsze chcą ich zabrać w jakieś swoje ulubione miejsce, pokazać z najlepszej strony
swoje miasto, swoją kulturę, swoją kuchnię. Często zapraszają na obiad, na śniadanie, dzielą się jedzeniem albo jakimiś trunkami. Także to są zawsze unikatowe przeżycia. I teraz bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że to nie działa tylko w jedną stronę. Spotykam się często z podróżnikami, którzy naprawdę traktują to tylko jak takie darmowe schronisko. I to jest bardzo nieładne. Naprawdę nie fair, dlatego że couchsurfing bazuje na wymianie energii. Energii w każdej postaci. Na wymianie jakichś śmiesznych historyjek, ciekawych tradycji, dowcipów ze swojego kraju, piosenek, a także kuchni. Na przykład jeżeli zostaje się u kogoś na kilka dni, wręcz zalecane jest ugotować coś dla tej osoby. Oprócz tego ja przywożę zawsze jakieś drobne prezenty. Na przykład jak wjechałam z Polski, to miałam zapas, naprawdę spory zapas pocztówek z mojego miasta, magnesów na lodówki. U moich pierwszych gospodyń miałam też flaszeczki z domowymi nalewkami, bardzo się cieszyły. Cukierki, słodycze. Słodycze z Polski są naprawdę uwielbiane na całym świecie. Także warto pomyśleć o tym, żeby przywieźć coś fajnego. Moja przygoda z couchsurfing rozpoczęła się ponad 4 lata temu. I odrobinę smutno mi, że nie znałam tego serwisu wcześniej, bo niestety nie gościłam nikogo u mnie w domu, jak jeszcze mieszkałam w Europie. Pierwsze znajomości poznałam jeszcze w Polsce, zanim wyjechałam, dlatego że tu kolejny trik. Bardzo ważne jest posiadanie referencji, polecajek. Sama weryfikacja nie wystarczy, dlatego że mnóstwo osób nawet zaznacza w swoich profilach, że nie akceptuje wiadomości od osób bez referencji. Czasami dziewczyny mają łatwiej, ale mężczyźni niestety nie. Także fajnie jest spotkać się z kimś nawet w swoim mieście. To jest sposób, żeby poznać ludzi nawet ze swojego miasta, ludzi, którzy podróżują, interesują się tym samym, co my. Jeśli nie, można jechać do innego miasta i umówić się z kimś, żeby ktoś nas po tym mieście oprowadził. To są oczywiście wszystko serwisy bazujące, jeszcze raz powtórzę, na wymianie energii, na wymianie dobrych rzeczy od serca. Dobrych rzeczy od serca. Jest jeszcze jedna opcja. To są Travelers Meetings, czyli spotkania podróżników. Zazwyczaj organizowane są w dużych miastach. Ja na pierwszym byłam w Poznaniu i to było niesamowite przeżycie. Wiadomo, Poznań, miasto doznań. Pozdrawiam. Dlatego było tam kilkadziesiąt osób. W mniejszych miastach prawdopodobnie nie ma co się spodziewać tak wielkich spotkań. Ale właśnie takie spontaniczne spotkanie podróżników i te wszystkie historie, śmiech, tańce, to dało mi takiego kopa, takiego pozytywnego kopa do tego, żeby zorganizować coś takiego w przyszłości. I wyobraźcie sobie, że długo nie czekałam na ziszczenie tego życzenia, dlatego że już kilka tygodni później, jak wyjechałam do Tajlandii, to zorganizowałam takie spotkanie ja sama na przełamanie barier swojego języka angielskiego, na przełamanie barier podróżowania na innym kontynencie. Wtedy w Chiang Mai na to spotkanie przyszło 7 osób z jedną dziewczyną, która mieszkała w Miami, a była z Węgier. Wynajmowałam później razem pokój przez kilka dni, a dodatkowo dwóch innych kolegów, których tam poznałyśmy, jeden był z Indii, a drugi z Anglii, wynajęło samochód i samochodem zwiedzali tą Tajlandię i następnego dnia zaprosili nas na wyjazd w góry, na zwiedzanie niesamowitych wodospadów, Sticky Waterfalls. Jeżeli ktoś będzie, to koniecznie niesamowita przygoda, można się wspinać w poprzek pod prąd wody po wodospadzie. Są takie kamienie, które tak jakby, no nie są śliskie.
Także zwiedziłyśmy z tymi chłopakami spory kawałek Tajlandii. Nie będę tutaj wymieniać, w innym odcinku wam opowiem. To było wszystko w ogóle za darmo, bo oni powiedzieli, że nawet nie chcą od nas pieniędzy na benzynę, bo to wszystko mają wliczone w swoje koszty. Dodatkowo znajomość z tym Hindusem moja trwa do teraz, cały czas mamy kontakt. Byłam u niego w Indiach, o tym też wam opowiem w innym odcinku. To jest w ogóle niesamowita historia, jak do tego doszło. I jeszcze chciałam wam opowiedzieć na końcu o tym, że zdarzają się też nieprzyjemne sytuacje i oczywiście trzeba uważać, trzeba czytać te referencje, bo tam można każdej osobie, z którą się spotkało, możemy wystawić taki jakby komentarz i to może być komentarz, chce się z nim spotkać, neutralny, albo nie chce się spotkać i tak samo chce przenocować jego albo ją, albo u niego, albo u niej i albo nie chcę. I to jest bardzo ważne, żeby zostawiać takie szczere opinie, żeby ewentualnie, jeżeli ktoś ma złe zamiary, to przestrzec innych podróżników. Ja miałam taką sytuację w Indiach, że właśnie jeden chłopak był taki bardzo nachalny i cały czas tłumaczył się, że inne dziewczyny mu pozwalały. O Indiach nagram jeszcze nie jeden odcinek. Mieszkałam tam 8 miesięcy, byłam w Indiach 2 razy i naprawdę mam sporo do powiedzenia o wielu częściach tego kraju i o wielu, wielu i o wielu rzeczach. Z najprzyjemniejszych noclegów, jakie mi się przydarzyły, wszystkie były też w Indiach, wyobraźcie sobie. Raz wydarzyło mi się coś takiego, że jak przyjechałam do New Delhi, to okazało się, że kupiłam źle bilet z przesiadką i przesiadkę miałam, to był taki pociąg, który jechał 3 dni i tą przesiadkę kupiłam sobie o dzień za późno. Także musiałam spędzić noc w New Delhi i last minute szukałam noclegu. A nie bardzo lubię to miasto, więc właśnie najbardziej zależało mi, żeby znaleźć couchsurfing, żeby ktoś mnie odebrał i żebym się nie musiała o nic martwić. I wyobraźcie sobie, że odezwał się do mnie chłopak i mówi, że on idzie też na to spotkanie couchsurfing. Znowu poznałam mnóstwo ludzi i on później zaprosił mnie, że mogę spać u niego w domu i okazało się, że on jest synem ministra zdrowia Indii. Także miałam przyjemność zobaczyć najdroższą, najbardziej luksusową dzielnicę stolicy Indii. W ogóle nie spodziewałam się, że w Indiach są takie luksusy. I w ogóle to było bardzo fajne przeżycie, poznać tak od tej drugiej strony ten kraj. A z kolejnych ciekawych noclegów, no to był dom na plaży, hotel na plaży. W ogóle w Indiach jest taka opcja. Trzeci trik. W Indiach jest opcja, o której dowiedziałam się od jednego hosta, który w ogóle zaprosił mnie do siebie w domu, ale powiedział, że jak chcę, to jego kolega ma hotel i też mogę spać za darmo w tym hotelu. I spałam w tym hotelu, który był obok zamku. Zwiedzałam ten zamek po godzinach sama, tylko ze strażnikiem. No niesamowite przeżycie. I ten kolega powiedział mi, że czy mogłabym się odwdzięczyć i za to, że spałam tam za darmo, napisać tylko opinię, pozytywną opinię na TripAdvisor dla tego hotelu, żeby on był lepiej pozycjonowany. I ja się zgodziłam, a on mi mówi, że jeżeli ja chcę w taki sposób zwiedzać, no to dał mi kontakty. I jeszcze zdarzyło mi się to 2 razy później, że w innych miastach też spałam w hotelach po kilka dni i nic za to nie płaciłam, po prostu tylko zostawiłam im pozytywną opinię. Nie oszukiwano, bo naprawdę warunki były fantastyczne. To były nowe miejsca i oni nie mieli żadnych opinii i chcieli, żeby ludzie się nie bali do nich przyjeżdżać. Bo jak wiecie, o Indiach krąży mnóstwo bajek. Tam jest bardzo ciężko zdobyć zaufanie. O Indiach będzie jeszcze sporo odcinków, także subskrybujcie. Jeszcze jedna aktualizacja na temat couchsurfing. I to jest bardzo ważne i to istnieje od niedawna, od kiedy Airbnb jest tak popularne, zauważyłam, że dużo ludzi zaczyna sobie robić Airbnb na couchsurfingu. I to też nie jest uczciwe. Nie wiem, czy takie profile trzeba zgłaszać i one są banowane. Nie wiem, jak to wygląda. Ja po prostu omijam takie profile. Chodzi o to, że ludzie
piszą, że wszystko ładnie opisują swój dom, a na końcu piszą, że koszt za noc wynosi tyle i tyle. I to jest niezgodne z zasadami, couchsurfingu i przestrzegam was, żebyście czytali całe profile. Jak już mówiłam, moje doświadczenia z couchsurfing przywiozłam z innych kontynentów, jednak to jest też świetny sposób na zwiedzanie Europy. W Europie jest multum osób oferujących tego typu noclegi. I w ten sposób możemy poznać naszych sąsiadów naprawdę od kuchni. Polecam. Couchsurfing jest super, naprawdę. Wrażenia są niesamowite i w pełnym tego znaczeniu wyjątkowe. Pamiętajcie tylko, żeby czytać dokładnie profile, pisać spersonalizowane, specjalnie przygotowane dla danej osoby wiadomości. Oraz pamiętajcie, żeby traktować innych tak, jak sami byście chcieli być traktowani. Wyobrażacie sobie, że mój pierwszy host w Boliwii, tutaj w Ameryce, podczas 2 lat gościł ponad 80 osób z całego świata. Większość coś mu gotowała, bo on boi się podróżować, ale lubi próbować dań z innych krajów. Często to słyszałam od innych hostów, że korzystają z couchsurfing, bo chcą zapraszać podróże do swojego domu. Tak też można. To jak? Przekonałam was do tego typu wymiany energii? Na Instagramie Podróże Poniżej Pasa pokażę wam zdjęcia z moimi hostami i dodam linki do innych serwisów oferujących spanie na kanapie. A za tydzień kolejne triki na tanie i niezwykłe podróżowanie. Miłego weekendu wam życzę i nie krępujcie się zadawać mi pytań na Instagramie Podróże Poniżej Pasa. Do usłyszenia. Hasta pronto. Ciao.